Drodzy nauczyciele, drogie koleżanki i koledzy, nie możemy obecnie spotkać się w szkole, żeby wspólnie obchodzić Święto Konstytucji 3 maja. Dlatego w imieniu klasy 5 C zapraszam Was dzisiaj w wirtualną podróż w czasie. Podróż, która da Wam odpowiedzi na wiele pytań związanych ze świętem uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jest połowa XVII wieku. W naszym kraju rozpoczyna się kryzys demokracji szlacheckiej. Zawodzić zaczyna podstawowy Sejm Walny. Urzędników centralnych i lokalnych powołuje monarcha dożywotnio lub spośród kandydatów przedstawionych przez szlachtę. Oprócz tego, że szlachta uznała, że król naruszył jej prawa, mogła przeciw niemu wystąpić zbrojnie. W 1652 roku Władysław Sicyński jako pierwszy zrywa Sejm. Procedura taka została nazwana liberum veto i dopuszcza możliwość rozejścia się Sejmu bez jakiejkolwiek uchwały, jeżeli zażądał tego nawet tylko jeden poseł. W następnych latach ilość takich incydentów wzrasta, co paraliżuje pracę Sejmu i prowadzi do zastoju kraju. Przenosimy się w wiek XVIII. Rzeczpospolita nie jest w stanie zachować własnej suwerenności i coraz częściej w jej sprawy wewnętrzne wtrącają się inne państwa, głównie Rosja, Prusy i Austria. Dążą oni do zachowania panującego ustroju i wykorzystania słabości Rzeczypospolitej. W takiej sytuacji w 1764 roku na polsko-litewskim tronie zasiada młody Stanisław August Poniatowski. Jako protegowany carycy Rosji Katarzyny II zostaje królem z jej woli, czego szlachta nigdy mu nie zapomina. Już w tej chwili każdy widzi potrzebę zmiany. I jeszcze w roku 1764 zostały przeprowadzone pewne reformy. Wprowadzone zostaje cło generalne na granicach kraju, likwidując w ten sposób lokalne opłaty. Na sejmach w sprawach skarbowych głosuje się zwykłą większością głosów. Dążenia reformatorskie ożywiają się po 1772 roku, kiedy w pierwszym rozbiorze Rosja, Prusy i Austria pozbawiają Rzeczpospolitą części jej terytoriów. Jesteśmy w roku 1773. Zostaje utworzona Rada Nieustająca i Komisja Edukacji Narodowej. Jednak największym osiągnięciem ruchu reform ma być Sejm Wielki, który rozpoczyna obrady w 1788 roku i w 1791 uchwala Konstytucję 3 maja. Uchwalona w 1791 roku Konstytucja 3 maja jest pierwszą w Europie, a drugą na świecie tego typu ustawą. Jej uchwalenie jest tak ważnym zdarzeniem, że na jego pamiątkę co roku obchodzimy święto i mamy dzień wolny od pracy i nauki w szkole. Konstytucja 3 maja zostaje uchwalona z użyciem pewnego podstępu. Wiosną 1791 roku większość posłów wyjeżdża na święta wielkanocne z Warszawy. Na 5 maja planowane jest zwołanie nagłe posiedzenia Sejmu, licząc na to, że część przeciwników konstytucji nie przyjedzie. Spisek wychodzi na jaw, dlatego całe wydarzenie zostaje przesunięte o 2 dni na 3 maja. Dzień wcześniej, 2 maja, 83 spiskowców spotyka się i umawia, że będą popierać konstytucję. Podpisują tak zwaną asekurację. Jest 3 maja 1791 roku. Spiskowcy spotykają się na Zamku Królewskim w Warszawie. Dookoła Zamku Królewskiego gromadzą się zwolennicy konstytucji, mieszczanie i oddziały wojskowe. Obrady są bardzo burzliwe. Podczas obrad dochodzi do pewnego incydentu. Poseł Jan Suchorzewski wbiega na środek sali tronowej i grozi, że zabije swojego małego syna,
aby ten nie ujrzał upadku wolności. Na szczęście dziecko zostaje uratowane. Król siedzący na tronie nagle podnosi rękę na znak, że chce coś powiedzieć. W tym czasie ktoś krzyczy: król zaprzeczył konstytucję. Wszyscy zgromadzeni wstają i krzyczą: viva! Viva! A następnie ruszają do kościoła świętego Jana, aby przysiąść na konstytucję. Konstytucja 3 maja wprowadza wiele nowych praw. Znosi liberum veto, wolną elekcję, wprowadza straż praw, czyli nowy rząd z królem na czele. Uchwala nowe podatki, które mają być płacone przez szlachtę i duchowieństwo na powiększoną armię. Konstytucja 3 maja rozciąga także prawo wolnościowe na mieszczan i bierze pod opiekę państwa stan chłopski. Konstytucja zostaje powszechnie poparta przez społeczeństwo. Niestety państwa ościenne, Rosja i Prusy, sprzeciwiają się konstytucji i wypowiadają Rzeczpospolitej wojnę, która doprowadza do drugiego rozwalu Polski. Pomimo tego, że Konstytucja 3 maja została obalona, to przez lata rozbiorów nawiązywano do niej wielokrotnie jako do świadectwa tego, że jeśli Polacy się zjednoczą, to są w stanie naprawić wady ustroju swojego kraju. Konstytucja 3 maja była konstytucją nowoczesną, czerpiącą z dorobku i najlepszych tradycji państwa polskiego. Dlatego też w okresie zaborów budziła ducha polskiego i dawała nadzieję na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Po co nam w ogóle konstytucja? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Dzięki niemu system władzy, jej kontroli i jej wybierania jest unormowany. Obywatele mają prawa i wolności wynikające z konstytucji i mogą dochodzić swoich praw w sądach. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy wszyscy przestrzegali zapisów konstytucji. Pierwszą ustanowioną konstytucją na świecie jest Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Weszła ona w życie 4 marca 1789 roku, czyli tylko na 2 lata przed Konstytucją Polski. W Polsce obowiązującą konstytucją jest ta podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z 1997 roku. Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Polska jest krajem demokratycznym i dlatego każdy obywatel ma obowiązek przestrzegania konstytucji. Inaczej to wygląda w krajach o ustroju totalitarnym. Takim państwem jest na przykład Korea Północna, kraj, w którym nagminnie łamane są prawa człowieka. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Zapraszamy do rozwiązania quizu na temat Święta Konstytucji 3 maja. Życzymy Wam wszystkim i sobie nawzajem, aby Polska zawsze odwoływała się do najlepszych tradycji konstytucyjnych i że w naszym kraju konstytucja była zawsze przestrzegana.